Mieszane sztuki walki, w skrócie nazywane MMA, to dyscyplina sportowa, w której zawodnicy sztuk i sportów walki walczą wręcz przy dużym zakresie dozwolonych technik. MMA oznacza Mixed Martial Arts, mieszane sztuki walki. Jest to system walki umożliwiający konfrontację zawodników trenujących różne sztuki i sporty walki. W systemie tym stosowane są techniki zarówno w stójce, czyli ciosy, kopnięcia, w zwarciu, gdzie stosuje się rzuty i obalenia, oraz techniki submission, czyli techniki kończące w parterze, dźwignie i duszenia. Mieszane sztuki walki wyrażają jeden ze współczesnych kierunków rozwoju sztuk walki, zapewnienie widowiska sportowego, w którym walka toczy się przy jak najmniejszych ograniczeniach, ale jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka śmierci i poważnych trwałych obrażeń ciała. 18 marca w hali MCKS w Jaworznie odbył się Puchar Polski Południowej MMA. W zawodach organizowanych pod auspicjami Polskiego Związku Jiu-Jitsu wzięło udział ponad 200 zawodników z kilkudziesięciu klubów z całego kraju. W tej nowej formule debiutował Maciej Kwadrans, zawodnik klubu walki wręcz Partner 2 Jaworzno. Skupiliśmy się głównie na przygotowaniach w tej pierwszej fazie, czyli nacisk był położony na tą część, gdzie stosuje się głównie uderzenia, czy kopnięcia. Dlatego główny nacisk był na to, żeby był wszechstronnie przygotowany do startu w tym turnieju. Myślę, że te przygotowania, pomimo tego, że nie było dużo czasu, przebiegły pomyślnie. No tutaj, tak jak powiedziałem, Maciek bardzo wszechstronnie zawalczył i te przygotowania w każdej z tych trzech faz walki, czyli stójka, zwarcie, parter, odniosły skutek. Nasz zawodnik, który specjalizuje się w drugiej fazie, czyli w rzutach, sprowadzeniach do parteru, zaskoczył rywali od pierwszych walk. Bardzo ładnie radził sobie w pierwszej fazie, stosując skuteczne ciosy proste, niskie kopnięcia, low kicki, którymi wybijał z rytmu przeciwników. W drugiej fazie dominował zdecydowanie, gdyż jest to zawodnik, którego największą bronią jest właśnie zwarcie, czyli rzuty, obalenia w parterze. W parterze skutecznie stosował pozycje dominujące, w których punktował celnymi ciosami młotkowymi na korpus. Sprawił on olbrzymią niespodziankę, wygrywając kategorię wagową do 62 kg w swoim debiucie w zawodach MMA. Trener Łukasz Proksa przyznaje, że nie spodziewał się tak udanego występu swojego zawodnika i ma nadzieję, że ten sukces zachęci młodzież i dorosłych do treningów jiu-jitsu oraz MMA. Podziękowania za przygotowania do startu w zawodach dla Urzędu Miasta Jaworzna, Gimnazjum nr 3, firmie Partner 2 z Jaworzna oraz firmie Rampa z Imielina.